Dobry wieczór, szanowni państwo. Witamy serdecznie na trzeciej edycji projektu Portfolio. Jest to jednocześnie drugie spotkanie z trzech, jakie zamierzamy w tym roku zrealizować. Jak podpowiada nazwa projektu, jest to cykl poświęcony dorobkowi w zakresie projektowania. Ten dorobek jest doskonalony, przeglądany, analizowany przez dwóch prowadzących. Jest to pan profesor Jacek Jusberens, który ma tą perspektywę właśnie wizualną i jest pani profesor doktor, ale za chwilę, Dorota Puchowska, która analizuje dorobek z perspektywy nauk społecznych, humanistycznych. Jest w tym wszystkim warsztat oczywiście bardzo ważny w zakresie dynamiki prezentacji treści. Ta kombinacja prowadzących daje nam możliwość, powiedziałbym, szerokiej analizy, no i dobrej jakości tego, co państwo zobaczycie. Zapraszam panią doktor jako promotora całego projektu do omówienia. Dobry wieczór państwu, witam serdecznie na drugim spotkaniu z cyklu Portfolio, trzeciej edycji takiego portfolio. W zasadzie miałam przygotowane do powiedzenia to, co przed chwilą powiedział doktor Moszczyński, koordynator naszego kierunku, doktor nauk biologicznych. Ja jestem doktorem nauk humanistycznych. Mogli się państwo pytać, co my tutaj na grafice robimy? Jaki to ma związek? A więc taki, że chcemy podkreślać, i mam nadzieję, że będzie to widać w dzisiejszych wystąpieniach, jak współczesna nauka i dydaktyka, a zwłaszcza grafika, potrzebuje interdyscyplinarności. Chcemy właśnie podkreślać tymi wystąpieniami spektrum różnych nauk, dyscyplin, różnych kierunków, jakie są potrzebne, żeby wykształcić dziś projektanta. Stąd, proszę państwa, tak jak widzieliśmy na poprzednich prezentacjach, stąd pozdrawiam osoby, które wystąpiły dokładnie chyba miesiąc temu. To był Dominik Mizgała, Dawid Kur, Alicja Zimoląg, Kamila Bartos, Helena Motkowska. Mam nadzieję, że nas dzisiaj oglądają i kibicują swoim kolegom. To spektrum, o którym mówię, dzisiaj będzie widoczne w różnych tematach. Będzie mowa o projektowaniu naturalnie, ale będzie mowa o projektowaniu marki, będzie mowa o projektowaniu emocji, będzie mowa o roli nauki w projektowaniu, backgroundu, wiedzy, która jest potrzebna projektantowi. Będzie też mowa i będzie pokazana fotografia, jak również będzie mowa o pewnej zmianie, o potrzebie zaangażowania, potrzebie postaw projektowych. Stąd, żeby nie przedłużać, to powiem, jak to dzisiaj będzie wyglądać. Zobaczymy 5 prezentacji. Pierwsza prezentacja, proszę państwa, z warunków prawie że każdemu z danych zostanie włączona online. Jest to rzecz nagrana. Pierwszą prezenterką, pierwszą prelegentką będzie Karolina Olech. Później zobaczycie państwo live Agatę Semenowicz, Eryka Klekota, Marysię Zakrzewską i Olka Bylickiego. Więc myślę, że to tyle. Na koniec będzie możliwość zadawania pytań. Państwo przed monitorami, mam nadzieję, że to jest większa publiczność niż ta, która siedzi przede mną. Witam wszystkich, zapraszam do udziału na naszym czacie, do zadawania pytań, do podtrzymywania na duchu naszych prelegentów. Oni to pilnie śledzą, co się tam dzieje i mam nadzieję, że i na pewno będzie im miło, jeżeli państwo będą ich wspierać. To tyle z mojej strony na ten moment. Zapraszam Karolinę Olech, która jest z nami przed swoim monitorem i mam nadzieję, że będzie rejestrowała pytania. Opowie nam o experience design, opowie nam o tym, co ją
fascynuje. Zapraszamy Karolinę Olę. Dzień dobry. Nazywam się Karolina Olech i chciałabym Wam zaprezentować dzisiaj pewną część siebie. A mianowicie będzie to informacja, czym się zajmuję, co mnie fascynuje oraz dlaczego właśnie wybrałam design. Wspomnę, że już jako dziecko chciałam być projektantką. Tyle, że tatuaży. Moja mama zawsze się tym denerwowała, ponieważ każde inne dziecko na pytanie, kim chcesz być w przyszłości, odpowiadało lekarzem, weterynarzem, może ewentualnie księżniczką lub Power Rangersem. A ja mówiłam, że chcę zostać tatuażystką. Cóż, co nie jest dość powszechne wśród dzieci. Generalnie zawsze fascynowała mnie wizja projektowania czegoś wizualnie tak dobrego, tak hipnotyzującego, że ktoś, jakaś osoba byłaby skłonna zrobić to sobie na skórze. Utrwalić ten wizerunek na własnej skórze. Praktycznie na całe życie. Generalnie już wyrosłam z tego marzenia, jednak nadal pozostała ta część we mnie z projektowania, czyli właśnie stworzenia tych niesamowitych wizualizacji. Specjalizuję się w grafice trójwymiarowej oraz w technologii rozszerzonej rzeczywistości. Należę także do międzynarodowej grupy osób kreatywnych Fustic Studio. Lubię także eksperymentować i poznawać wszelkie nowości technologiczne. Stąd właśnie wzięło się zamiłowanie do rozszerzonej technologii. I sama nazywam siebie Experience Designer, ponieważ zdaję sobie sprawę, że w projektowaniu nie chodzi tylko o tworzenie ślicznych obrazków, ale jest to tworzenie lub dopełnienie doświadczeń i emocji, które odczuwa odbiorca. A emocje zawsze towarzyszą każdemu człowiekowi, jak to wiadomo. I moim zadaniem jest kontrolowanie ich poprzez mój design. A więc dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować kilka moich ulubionych, wybranych projektów i każdy z nich ma za zadanie wywołanie u odbiorcy innych emocji, o których też będę wspominać. Zacznę od jednego z moich pierwszych projektów, jakim była reklama ogłaszająca nowy album Chrisa Devo, With the Moon. I ten projekt otrzymałam dzięki niedocenianemu przez designerów Instagramowi. Od jakiegoś czasu dzielę się tam swoimi prywatnymi projektami oraz moimi zainteresowaniami. I pewnego dnia skomentowałam projekt opublikowany przez dyrektora artystycznego Christiana Mercado. W zamian zobaczył on moje prace i zaproponował mi przyłączenie się do projektu Adult Swim i później także wielu innych. He was there at the beginning. The original sound of Adult Swim. Nodding heads and turning tides nightly. Now Adult Swim proudly presents the new album from Chris Devo, With the Moon. Featuring Ben Davis, Helado Negro, Prefuse 73, and more. 19 tracks to keep you company on cold, dark nights. Stream it now at adultswim.com/devo. Projekt ten pokazuje księżyc i kosmos. Są to dosyć niedostępne dla człowieka elementy i mimo, że księżyc widzimy każdego dnia, nadal jest on dosyć tajemniczy, zwłaszcza jego powierzchnia. Co prawda nowoczesne technologie pozwalają nam bliżej przyglądać się jego powierzchni i jak on wygląda, ale mimo wszystko nadal to ma takie właśnie tajemnicze, mistyczne odczucie. I mój projekt miał właśnie budzić te emocje, czyli właśnie tą tajemniczość, niepewność, poczucie przestrzeni i zainteresowanie, bo to zawsze jest ciekawe. Podczas projektowania mi osobiście także towarzyszyły różne emocje i w tym wypadku zostały one określone przez muzykę Chrisa Devo, którą słychać w tle tej reklamy, którą miałam już od początku właśnie zaplanowaną, że ona musi być użyta w projekcie. Więc to wszystko musiało tworzyć jedną spójną całość. Kolejnym projektem jest klip reklamujący nową kolekcję japońskiej marki odzieżowej Uniqlo. I w tym wypadku moim zadaniem było dopełnienie tego projektu, tworząc trójwymiarowe animacje, które były użyte jako tło dla nagranego wcześniej materiału filmowego. I tworzyłam też
różne elementy dwuwymiarowe. Jak wspomniałam na początku, moim celem jest tworzenie experience design. Więc nawet jeśli głównie specjalizuję się w grafice trójwymiarowej i rozszerzonej rzeczywistości, proces tworzenia grafiki dwuwymiarowej dla Uniqlo był bardzo podobny do moich innych projektów. Czyli mówiąc prosto, cel był ten sam. Różniło się to tylko użytymi przeze mnie narzędziami do stworzenia finałowej wersji. I tutaj także przez cały proces projektowania towarzyszyła mi użyta w projekcie muzyka oraz obecne już materiały filmowe, które otrzymałam wraz z rozpoczęciem pracy. Czyli tutaj też miałam określone już pewne emocje, nie mogłam sobie dowolnie tutaj pływać. Reklama Uniqlo pokazuje grupę przyjaciół, którzy niczym się nie przejmują i wydają się być szczęśliwi. Wyglądają także na normalnych, przeciętnych ludzi i myślę, że każdy z nas chciałby się nie stresować i mieć całkiem przyjemne, spokojne życie. I to była właśnie moja główna inspiracja, którą kierowałam się tworząc grafikę dla tego projektu. Czyli zdecydowałam się na styl, który przypomina rysunki stworzone przez dzieci, oraz użyłam podobizn zabawek z czasów dziecięcych. I ten zabieg miał wywołać emocje takie jak relaks, radość, komfort i taką dziecięcą beztroskę. Powrót do tych czasów, kiedy człowiek nie miał zbyt wiele stresu w swoim życiu. Teraz przejdę do projektu, który nazywa się Cheat Sheet. I miał on zachęcić obywateli Stanów Zjednoczonych do głosowania w zeszłorocznych wyborach prezydenckich. Projekt ten został upubliczniony w formie krótkich odcinków, których głównym celem było dotarcie do dużego grona odbiorców i to były głównie osoby młode, młodzi dorośli. I celem było także stworzenie materiału, który będzie łatwy w zrozumieniu i zapamiętaniu przez te osoby. I aby osiągnąć te cele, projekt miał formę właśnie tą edukacyjną. Uczył ludzi, jakie zmiany zaszły podczas trwania wcześniejszych kadencji prezydenckich oraz podawał różne informacje, które były wiarygodne, poparte danymi z właśnie wiarygodnych źródeł. Całość była także wizualnie atrakcyjna dla odbiorcy, ponieważ odcinki zawierały mieszankę animacji dwuwymiarowej, trójwymiarowej i były bogate w przyciągające wzrok kolory. Czyli wszystko ładnie wygląda. I właśnie to jest moja ulubiona tutaj rzecz w tym projekcie. Taką wisienką na torcie w tym projekcie był aspekt humorystyczny. Całość zawierała komiczne symbole Ameryki oraz odcinki były prowadzone przez popularnego komika, w sumie popularną komiczkę, Ilanę Glazer. I właśnie teraz zaprezentuję Wam filmik, nad którym pracowałam i był on zapowiedzią tego całego projektu. A przyznam, że praca nad tym projektem była naprawdę ciekawa, zabawna. Voting is so hot. We'll be right back.
Odbiorca po obejrzeniu tej zapowiedzi serii odcinków nie spodziewa się poważnego przekazu. Cała seria ma budzić w odbiorcy wesołość, optymizm, bo jak wiadomo, lepiej jest się śmiać niż płakać z obecnych w swoim kraju problemów politycznych, czy tam różnych innych. I właśnie ten projekt ma też zmotywować ludzi do działania i chęci wprowadzenia zmian we własnym życiu. I to też właśnie jest tutaj ten aspekt edukacyjny. Na koniec wspomnę o projekcie, który jest w pełni aktualny i up to date. W połowie roku 2020, kiedy pandemia koronawirusa nabierała coraz szybszego tempa na całym świecie, dostałam propozycję współpracy z amerykańską fundacją na rzecz zapobiegania samobójstw. Oznaczało to dla mnie naprawdę wiele. Była to okazja do pomocy innym ludziom w sposób, który znam najlepiej i w którym naprawdę dobrze się czuję, czyli design. Zacznę jednak od początku. Pojawienie się i rozprzestrzenienie się koronawirusa w mniejszym lub większym stopniu wpłynęło na wiele aspektów życia każdego człowieka, co można tutaj właśnie powiedzieć na własnych przykładach. Skupię się jednak na aspekcie życia społecznego. I z własnego doświadczenia oraz obserwacji mogę powiedzieć, że kontakt z innym człowiekiem stał się bardziej ograniczony niż wcześniej. Wręcz został zminimalizowany do wyjścia do pracy i powrotu do domu, czy tam do sklepu. Ludzie myślą tylko o niebezpieczeństwie związanym z zachorowaniem na koronawirusa. Nie zauważają skutków, jakie takie zachowanie przynosi. Nie chodzi mi o negowanie zalecanych środków bezpieczeństwa, ale o znalezienie ich alternatyw. Czyli właśnie ograniczenie życia społecznego oraz stres towarzyszący okresowi pandemii znacząco wpłynęły na zwiększenie się liczby samobójstw oraz osób z chorobami psychicznymi, które zostały wywołane lub pogłębione obecną sytuacją. Tak, zostały przeprowadzone ankiety przez KFF Tracing Poll. Ankiety były przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i tam można dokładnie przejrzeć rezultaty tych właśnie badań, które oczywiście potwierdzają to, co właśnie przed chwilą powiedziałam. Seize the Awkward, czyli ten projekt, to kampania oferująca pomoc osobom, które zmagają się ze wszelkimi mentalnymi problemami właśnie podczas trwania tej pandemii oraz uświadamia ludziom, że wirus nie jest jedynym zagrożeniem w obecnej sytuacji. I w ramach tej kampanii powstała strona internetowa zawierająca różne informacje na temat problemów psychicznych oraz jak sobie z nimi radzić. Można tam też znaleźć źródła pomocy, które można otrzymać od specjalistów. Zostały także stworzone gify oraz zdjęcia z zawartymi informacjami i zachęcające do podjęcia rozmowy z przyjacielem lub rodziną. Natomiast moim zadaniem było stworzenie animacji, która znajdowała się w krótkim filmie, który także był bardzo istotną częścią tej kampanii. I animacja stworzona przeze mnie była głównie w formie trójwymiarowej oraz w klipie został użyty mój projekt w formie rozszerzonej rzeczywistości. Film zawiera chwytliwą, zapadającą w pamięć piosenkę, która nadal czasem gra mi w głowie, oraz mnóstwo kolorów, co ma pozytywnie wpłynąć na emocje odbiorcy. Właśnie w tym filmiku pojawia się także wiele pomysłów, co można zrobić z inną osobą w czasie pandemii. I może wymienię kilka. Można razem oglądać telewizję, gdzieś tam komentując na żywo, czy grać w gry komputerowe. Można stworzyć online klub gotowania, wspólnego gotowania, czy nawet zwiedzić muzeum lub galerię sztuki razem z przyjaciółmi. Pomysłów jest naprawdę mnóstwo. I tworzona przeze mnie animacja właśnie pokazywała te pomysły, podążając za tekstem piosenki. Oraz tematem przewodnim całej kampanii, jakim właśnie była rozmowa. Worried your friend struggling but don't know how to reach out?
You can say how are you or get a fake tattoo. You can ask with an app if it works for you. You could write him a text or knit him a sweater. If you can't be together, you could write him a letter. You can ask in a gift or ask in a dance. You could say ça va if your friends from France. You could chat with them in VR. It's all good if you think you should check in. Yeah, you should. Whatever gets you talking. Good chat on the game, kick off your flip-flops. You can ask on your couch while you binge watch. You can ask during yoga doing downward dog. You can ask with headphones while singing a song. You can even ask while working from home. You can ask on a conference call, please hold. However you do it, you gotta ask a friend. And if they don't share, you can ask again. Whatever gets you talking. Ask with a puppy, a cat, a filter after a nap. You can ask with a note, a selfie, a quote, a playlist, a pizza, a work of art, a puppet while playing darts or while eating a snack. You can ask with flowers and talk for hours. Ask with a pose or send them something you draw. You can ask while you're chilling or dealing cards. However you do it, you gotta ask a friend. And if they don't share, try to ask again. Whatever. There are a lot of ways to reach out to a friend about their mental health. Learn how you can help at seizetheawkward.org. Klip kampanii rozpoczyna się słowami worry if your friend's struggling and don't know how to reach out, co w wolnym tłumaczeniu oznacza martwisz się o przyjaciół i nie wiesz jak im pomóc, oraz widać telefon komórkowy i czyjąś rękę. I właśnie ta ręka w formie wiadomości SMS, ręka, mam na myśli osobę, w formie wiadomości SMS próbuje skontaktować się z drugą osobą, ale nie wie co napisać, nie wie jak rozpocząć wiadomość, więc wiadomość usuwa. I wstęp ten pokazuje obecny problem izolacji społecznej i ubytek w umiejętnościach komunikacyjnych. Następnie zaczyna się piosenka z propozycjami tematów, które mogą być pretekstem do rozpoczęcia rozmowy. Czyli może to być wszystko, cokolwiek. I cały czas ta animacja zmienia się w formie mix media, która idealnie wpasowuje się do stylu tej piosenki i jej tematyki, razem komponują wspólną, śliczną, słodką całość. Klip kończy się tą samą animacją, czyli właśnie osobą piszącą SMS i ta animacja była właśnie widoczna na początku. Z tą tylko różnicą, że teraz w tym wypadku osoba, która pisze ten SMS, decyduje się go wysłać. I po chwili pojawia się odpowiedź, która wyraźnie pokazuje chęć i potrzebę drugiej osoby do rozmowy. Cały ten projekt ma pozytywny wydźwięk i znajduje się tam mnóstwo kolorowych, jak wcześniej wspominałam, słodkich animacji oraz przyjemna, zapadająca w pamięć piosenka. I to ma właśnie wywołać u odbiorcy wszelkie możliwe pozytywne emocje oraz pozytywnie nacechować tę specjalną, może specyficzną, międzyludzką interakcję w obecnej sytuacji. Ma to także zachęcić do podjęcia rozmowy mimo właśnie tego trudnego czasu i pokazać, że to może być całkiem dobra zabawa. Chciałabym Wam zaprezentować więcej moich projektów, ale wtedy prezentacja trwałaby znacznie dłużej, a niestety czas jest limitowany. I wydaje mi się, że jasno wyjaśniłam, co miałam na myśli, nazywając siebie Experience Designer i że w projektowaniu chodzi o tworzenie pewnych doświadczeń i emocji. Oraz mam nadzieję, że wybrane przeze mnie projekty były interesujące. Dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczora. Thank you.
dziękujemy bardzo za tą prezentację, że zechciała się z nami pani podzielić swoimi dokonaniami. Zobaczyliśmy, proszę państwa, super warsztat w dziedzinie grafiki 2D, 3D, animacji, rozszerzonej rzeczywistości, ale jednocześnie warsztat, który wspierał komunikację ważkich i bardzo aktualnych problemów społecznych. Zapraszamy do zadawania pytań do pani Karoliny. Jednocześnie chciałam podkreślić jedno bardzo ważne zdanie, które pani Karolina w czasie swojej prezentacji powiedziała. Dla mnie ważne i z punktu widzenia tego, co za chwilę usłyszymy. Pani Karolina powiedziała, że w tym, co robi w projektowaniu, otrzymuje często pewne wytyczne i powiedziała, że projektant, mimo że musi być kreatywny, nie może w tej kreatywności pływać jak chce. I pani Agata Semenowicz będzie mówiła właśnie o procesach kreatywnych z takim właśnie swoją refleksją, która pokaże, że te procesy kreatywne bez czegoś, co je poprzedza, nie mają racji bytu. Zapraszamy pani Agato. Powodzenia. Ja pozwolę sobie zacząć od tego, że bardzo chciałabym pozdrowić swojego tatę, który ma dzisiaj urodziny. Nie powiem, które, ale muszę skorzystać z tej okazji i tak. Wiem, że nas ogląda, także pozdro, tato. I dobrze, do rzeczy. Moja historia z projektowaniem zaczęła się w dość nietypowy sposób. Ja sobie pozwolę przejść do swojej prezentacji. Zaczęła się w dość nietypowy sposób, bo zanim pojawiłam się tutaj na grafice na SWPS-ie, i jeszcze wcześniej studiowałam na Uniwersytecie Ekonomicznym. Właśnie tam poznałam metodę, która nazywa się Design Thinking. Razem ze znajomymi realizowaliśmy projekty właśnie zgodnie z tą metodą w ramach koła naukowego, które prowadziliśmy przez parę lat. I właściwie to właśnie Design Thinking wprowadziło mnie w świat procesów kreatywnych. To znaczy ja wtedy bardzo zainteresowałam się tym, jak działa kreatywność i jak w ogóle też projektanci sami w sobie działają, bo design thinking samo w sobie jest metodą, która symuluje trochę właśnie proces, w którym oni się realizują. No więc właśnie, zainteresowałam się procesami kreatywnymi i zanim powiem jeszcze, jak ja w ogóle widzę, czym są i jak ja generalnie pracowałam z procesami kreatywnymi, to pozwolę sobie wrócić do kreatywności. Dla mnie generalnie kreatywność jest procesem kognitywnym, który nie różni się znacznie od chociażby procesu uczenia się. I chciałabym tutaj też od razu obalić takie mity, które są związane z tym, że kreatywność to jest jakiś talent, a że ludzie się dzielą na kreatywnych i niekreatywnych. Wydaje mi się, że zupełnie tak nie jest i też wydaje mi się, że ja jestem też przykładem tego, że można tą kreatywność w sobie odkryć, jeżeli właśnie się wierzy w to, że ona jest procesem. No właśnie, jakby ja gdzieś tam wywodzę się z tego środowiska bardziej biznesowego niż artystycznego i wiadomo, czas to pieniądz. Dlatego też rozwiązywanie problemów w biznesie jest strukturyzowane i jest wspierane procesami kreatywnymi, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tracić czas. To jest dość oczywiste. I jakby procesy kreatywne, które ja projektowałam i prowadziłam, polegały na tym, że planowałam jakąś pracę, do której zapraszałam na przykład zespół albo uczestników, którzy mieli do rozwiązania jakiś problem i organizowałam im ją. To znaczy organizowałam im to, jak oni krok po kroku będą sobie w tym procesie działać. A oprócz tego dodatkowo jakby wspierałam to facylitacją. I generalnie jakby to jest coś takiego, co też często używa się gdzieś tam jako wsparcie działów innowacji. Ja też to robiłam. I do czego piję? Przyszłam tutaj na studia, żeby zrozumieć, czemu w ogóle te procesy kreatywne jakby są takie ważne, w sensie czemu biznes tak mocno przygląda się projektantom i czemu inspiruje się tym sposobem działania. Chciałam na własnej skórze tak naprawdę przekonać się, czy te zasady, które ja właśnie jakby wyznaję w tych procesach kreatywnych i które też przekazuję uczestnikom tych procesów kreatywnych, które prowadzę, faktycznie odnajdują zastosowanie tutaj
w projektowaniu i w różnych jego dziedzinach. I jakie to są zasady? Generalnie jakby one trochę inaczej wyglądają na warsztatach, ale ja sobie pozwoliłam je tak trochę skategoryzować. Przede wszystkim dwa kroki wstecz, czyli jakby bardzo często mówię uczestnikom tych swoich warsztatów, że przede wszystkim nie siadamy i nie zaczynamy wymyślać, tylko musimy się nasycić wiedzą. Przy projektowaniu jest to bardzo często wiedza, która odnosi się faktycznie do użytkownika, ale to nie tylko jest to, no bo w zależności od tego, jaki problem rozwiązujemy, no to po prostu musimy zbierać informacje, a następnie je przetwarzać i budować na nich jakieś założenia, a dopiero później możemy sobie przejść do nadbudowywania tych założeń. I tutaj jakby też chodzi mi o to, że są to zasady, które mówią właśnie często o tym, żeby ufać procesowi, że jeżeli pojawiają nam się jakieś myśli w głowach, to właśnie warto je wypowiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak zły pomysł, bo skądś on się wziął i do czegoś teoretycznie powinien nam zaprowadzić. To znaczy zły pomysł nie istnieje, bo każdy następny będzie jego konsekwencją i doprowadzi nas do tego ostatecznego, najlepszego. A dodatkowo jeszcze ta zasada nadbudowy bardzo często sprowadza się do tego, że pomysł należy do całego zespołu, bo to jest bardzo ważne, że właśnie wchodząc też w taki proces kreatywny, zgadzamy się na to, że wszyscy jesteśmy zaangażowani i działamy razem ku wspólnemu dobru. No właśnie, i chciałabym też powiedzieć, jak ja zauważyłam, jak te zasady, które właśnie usilnie starałam się wbijać do głów tych uczestników procesów kreatywnych, które organizowałam, które miały na celu rozwiązywać jakieś różne, bardziej biznesowe problemy, funkcjonowały w projektowaniu i chciałabym to zrobić na przykładzie paru projektów, które zrealizowałam na studiach. Na pierwszym roku mieliśmy okazję u pani Katarzyny Sowy projektować plakat, który generalnie miał być manifestacją, w sensie miał komunikować również w swojej warstwie wizualnej swoje znaczenia. No i generalnie, jak wyglądał ten proces i jakie ja sobie zasady wykorzystałam, czy też jak te zasady, o których mówiłam wcześniej, tutaj się realizowały. No generalnie nie było na pewno tak, że ja sobie po prostu siadłam i zaczęłam wymyślać. Ja w ogóle nie jestem raczej z tych osób, które właśnie bardzo spontanicznie wpadają na pewne pomysły. Ja potrzebuję tej procesowości, więc sobie usiadłam i zaczęłam się zastanawiać, na czym mi w ogóle zależy. Chciałam na pewno, żeby to było coś, co niesie jakąś myśl, co być może porusza, co jest moje i to były gdzieś tam te moje wytyczne. One doprowadziły mnie do takiego pomysłu, że chciałam właśnie poruszyć tą tematykę kompleksów, ale też początkowo właśnie myślę, że warto powiedzieć, że jakby te założenia doprowadziły mnie do takiego pomysłu, żeby to słowo kompleks zaprezentować w taki sposób, żeby O było brzuchem. Tak, tutaj widać, P jest piersią, tam O miało być brzuchem, ale niestety to się nie udało, właśnie z uwagi na to, że po prostu jakby nie potrafiłam też tego zrobić, nie wyglądało to najlepiej, ale też jakby nie poszłam w kierunku takim, żeby zupełnie odpuścić ten pomysł. Zaczęłam się zastanawiać, jakie są inne kompleksy, jakie my jako kobiety mamy kompleksy i wyszło coś takiego. Kolejnym plakatem, który realizowaliśmy z kolei teraz na drugim roku, był plakat na zajęcia z Michałem Jakubowiczem i Anną Grodkiewicz, Kątek. I był to plakat, który poruszał właśnie tematykę zmian klimatycznych. Ja generalnie, no serce mi urosło, jak się dowiedziałam, że będziemy tę tematykę poruszać, bo dla mnie to też nie jest sprawa obojętna. I można by powiedzieć, że jeżeli merytorycznie jestem przygotowana, bo interesuję się tematem, no to znowu mogłam sobie usiąść i zacząć coś tam dłubać. Ale no nic bardziej mylnego. Przede wszystkim te pierwsze kroki polegały na tym, że chciałam sobie usystematyzować te informacje, które miałam. Musiałam przemielić ogrom jakichś różnych prac po to, żeby zobaczyć, co w tym temacie zostało powiedziane i zbudować jakieś założenia. Ostatecznie postanowiłam, że skupię się właśnie na konsumpcjonizmie, bo myślę, że po prostu doszłam do wniosku, że jest to lwia część jakby całego tego tematu zmian klimatycznych. No i właśnie, w ogóle na samym początku wymyśliłam sobie, że zbuduję miasto z topiących się lodów, ale w ogóle totalnie nie mam takich umiejętności i musiałam zrobić krok wstecz. I rzeczywistość mnie zweryfikowała, a poza tym projekt był no, mocno przegadany. I postanowiłam
właśnie jakby nadbudować na tym pomyśle. Założenia generalnie były te same, ale powstało coś takiego. Okej. Kolejnym projektem był projekt z drugiego roku także. I to był projekt akurat realizowany u pana Szewczyka, ale my w tym samym roku poruszaliśmy tematykę layoutów i w ogóle jakby siatek u pani Sowy na zajęciach. I jest to coś szalenie ciekawego właśnie też dla takiej osoby, która myśli bardzo procesowo i jakby tej abstrakcji może nie ma aż w sobie tak dużo. Generalnie moim zadaniem było przedstawienie wywiadu właśnie Józefa Müllera Bruckmanna w taki sposób, żeby odpowiadało to temu, jego jakby dziedzictwu i temu, co wyznawał za życia, czyli jakby metodą pracy z siatką modułową. No i właśnie, tutaj jakby jest kolejne oblicze tego, jak się przygotowuje w ogóle do samego etapu tworzenia, bo oprócz tego, że trzeba było zgłębić jakby jego osobę i to, co reprezentował, no to przede wszystkim tutaj jakby zderzyłam się z tym, że czasem bardzo duże przygotowanie techniczne jest potrzebne przy pracy z projektami. No bo tak, jak się pracuje z siatką, ja teraz mogę się pomylić, bo tych elementów jest dosyć dużo, to trzeba pamiętać o wszystkich tych rzeczach typu w ogóle jakby wielkość obszaru roboczego, trzeba zaplanować, żeby tekst i jego światło międzywierszowe miało odpowiednie odległości, w sensie odpowiednie wielkości. Trzeba zaplanować marginesy i dopiero na tej podstawie budować moduły i tego jest w ogóle strasznie dużo, ale to jest bardzo ważne. Więc oprócz tego, że musiałam sobie gdzieś tam faktycznie zapoznać się z jego twórczością i zrozumieć ją, to jeszcze trzeba było tutaj przygotować się bardzo mocno technicznie. A później koncepcyjnie no też nie mogło to być w oderwaniu do samej twórczości tego projektanta. No i chciałam jakby cały czas wracam do tych założeń, żeby wiedzieć, jakby mieć pewność, że to na pewno pokrywa się z tym, jaka ta jego stylistyka była. Okej. Kolejny projekt, to tutaj właściwie założenia były takie, że ja mam takie trochę zapędy perfekcjonistyczne i ja wiedziałam, że ten projekt właśnie no, nie będzie taki, że perfekt, bo był to projekt kroju pisma i to wymaga w ogóle strasznie takiego szczegółowego podejścia i strasznie moim zdaniem wypracowywanego warsztatu. Założyłam sobie, że po prostu będzie nieidealnie i tak ma być. I w ogóle jakby chciałam stworzyć font, który właśnie będzie miał nieregularne kształty, być może nie będzie w nim jakiejś super konsekwencji. To były moje podstawowe założenia i na nich sobie właśnie zbudowałam coś takiego. W międzyczasie w ogóle miałam jakieś dzikie pomysły, żeby dobrze teraz powiem, ligatury, łączenia znaków, tak? Przemycać jakieś dodatkowe rzeczy, ale to by było już zupełnie przegadane i myślę, że taki kompromis był w porządku. Okej, i właśnie chciałabym teraz przejść do projektów grupowych. I też chciałabym, żebyście zwrócili uwagę, bo tutaj w dolnym rogu jest lista nazwisk i to są moi koledzy, z którymi współpracowałam, których bardzo serdecznie pozdrawiam. I właśnie też chciałabym zaznaczyć, że to jest nasza wspólna praca. Więc tak, jeżeli chodzi o projekt, który robiliśmy na pierwszym roku, był to projekt, po pierwsze jakby mieliśmy do wypracowania założenia w ogóle tożsamościowe dla marki Festiwal Góry Literatury, a potem jakby wypracowanie całego konceptu wizualnego. Tutaj chciałabym też podkreślić właśnie znaczenie samych badań w procesie, bo my zrobiliśmy naprawdę lwią część, tak mi się wydaje, tego projektu właściwie pochłanęły nam badania. Zaczęliśmy generalnie od tego, że robiliśmy analizę w ogóle tego, jak komunikuje się marka w internecie, na mediach społecznościowych, ale nie tylko. Potem faktycznie robiliśmy wywiady, ankiety. Ta analityka no, też była dosyć obszerna. Na szczęście to moi koledzy pracowali ze SPSS-em i tak mi się upiekło. Ale w każdym razie wypracowaliśmy sobie założenia, które nie wzięły się znikąd. I chciałabym teraz przeznaczyć chwilę na to, żebyście się mogli z tymi założeniami zapoznać.
Dobra, chyba już. Ostatecznie wypracowany został taki znak, który moim zdaniem nie powstałby, gdybyśmy sobie właśnie nie zrobili takiej fajnej pracy badawczej gdybyśmy tego po prostu też nie zwieńczyli takimi fajnymi założeniami tożsamościowymi, w mojej ocenie fajnymi, jakby to też nie są wszystkie, ale te moje ulubione. I tutaj jakby autorem tego znaku też od razu podkreślę, jego ostatecznej wersji jest Konrad Parasiński, bardzo zdolny młody człowiek. Kolejny z projektów, które realizowaliśmy właśnie wspólnie w bardzo podobnym zespole jest to projekt dość świeży, etykiety dla winnicy Sydonia. To jest taka mała winnica z zachodniopomorskiego, rodzinna, tam właściwie chyba są tylko 2 hektary winogron. W każdym razie dostaliśmy za zadanie przygotowanie 6 etykiet na 6 win z serii. I tutaj, jeżeli chodzi w ogóle o tą pracę taką w pierwszym kontakcie, no to w ogóle musieliśmy zrobić olbrzymi research odnośnie w ogóle samej branży winiarskiej, bo oprócz tego, że jesteśmy konsumentami, to niewiele więcej wiedzieliśmy. I faktycznie ta praca trochę nam zajęła. Potem musieliśmy zbadać jakby otoczenie tej winnicy najbliższe, jej konkurencję i w ogóle jakby to, jak to tam na północy funkcjonuje. Plus dodatkowo przeprowadziliśmy bardzo fajny wywiad z właścicielami, gdzie okazało się, że tak naprawdę to on nam pozwolił chyba wybrać ten ostateczny kierunek, bo okazało się, że właściciele bardzo lubują się w lokalnej historii, w historii postaci, które żyły właśnie w tamtych rejonach. I wtedy pojawił nam się naturalnie taki pomysł, żeby każde wino z serii przedstawiać jakby jedną postacią spośród tych, o których oni mówili. To był pomysł i ostatecznie wygląda to tak, jak widzicie teraz, ale nie było tak od samego początku, bo stworzyliśmy sobie jakieś wstępne propozycje na bardzo podobnych założeniach. Tutaj akurat widać trzy propozycje etykiety dla jednego wina, czyli jakby dla tego, które reprezentowało postać samej Sydonii von Borg. No i właśnie. I co się okazało? Okazało się, że w ogóle to jest zbyt dosłowne, że to jest bez sensu, że nie dość, że pokazujemy tą kobietę, to jeszcze w ogóle o niej mówimy i że musimy zastanowić się, jak do tego podejść inaczej. Wiedzieliśmy jakby, że sam pomysł jest okej, ale że musimy coś zmienić. Wróciliśmy sobie właśnie też do założeń tej naszej pracy projektowej i tam był taki jeden dosyć ważny insight, który mówił o tym, że główny kanał komunikacji naszych winiarzy to jest komunikacja podczas degustacji prowadzonych w winnicy. I wtedy w sumie dotarło do nas, że w ogóle nie musimy być dosłowni, bo wszystko, co jest niedosłowne, to oni mogą dopowiedzieć na miejscu i że to jest w sumie fajne, bo jest to jakiś dodatkowy temat do rozmowy, do tego, żeby właśnie z tym odbiorcą się komunikować. I postanowiliśmy tutaj na przykładzie właśnie tych 3 postaci opowiem, nie mówić wprost o Sydonii von Borg, a butnej pannie, która jest widoczna po środku, nie mówić o Władysławie Jagielle, tylko o litewskim niedźwiedziu i nie mówić o Maćko von Borg, tylko o szlachetnym dzikusie pomorskim. Tutaj jeszcze pracujemy nad 3 dodatkowymi etykietami, one się robią, właśnie teraz moi koledzy mają spotkanie z winnicą Sydonia i mam nadzieję, że będą te propozycje równie ciekawe. No właśnie i chciałabym w sumie zwieńczyć tą moją opowieść taką myślą, że przyjmując sobie pewne zasady, te, o których ja powiedziałam, czyli że każdy problem wymaga pewnego przygotowania się, to znaczy właśnie tego nasycania się wiedzą i przetwarzania tych informacji oraz właśnie nadbudowywania tego wszystkiego, co zyskaliśmy, to wydaje mi się, że tak naprawdę my teraz już wszystko możemy zaprojektować i zachęcam wszystkich do tego, żeby nawet być może problemy, które pozornie nie wymagają postawy takiej stricte projektanckiej, próbować w ten sposób ogrywać. Tak, dziękuję bardzo. Dziękujemy pani Agacie za
modelowe przedstawienie sposobów, w jakich my tutaj na grafice pracujemy. Krok po kroku, pierwszy etap badawczy, empatyzacja, stwierdzenie tego, co jest problemem, zdefiniowanie problemu, a dopiero w drugiej części poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, które, jak wiemy, też wymagają, po tym wszystkim, co pani Agata powiedziała, procesowości. Ja bardzo dobrze pamiętam tę grupę, też pozdrawiam chłopaków. To jest to, o czym tutaj mówiłam. Pani Agata, ekonomistka, która zarządza projektami, procesami, zespołami, spełniała się właśnie w tej roli, przede wszystkim w tym zespole, trzymając całość w silnej ręce. Proszę państwa, teraz będzie też o badaniu, teraz będzie o budowaniu tożsamości organizacji i o tym, jak ważne jest właśnie zgłębienie pewnych procesów. Pan Eryk Klekot pokaże nam, co go fascynuje, bo w jego projektach oprócz tego modelowego planowania pojawiają się też pewne jego pasje. Zapraszamy. No. Hej, ja jestem Eryk. Lubię projektowanie, lubię też gitary i deskorolki, o czym się dzisiaj na pewno przekonacie, zwłaszcza co do deskorolek. Na co dzień jestem grafikiem w agencji kreatywnej 25W. Tam zajmuję się przede wszystkim projektowaniem na potrzeby social mediów. Poza tym zdarza mi się pracować nad jakimiś drobnostkami do druku, czy czasem jakimiś interfejsami, ale moim konikiem generalnie jest branding. Ja uwielbiam loga. Zawsze mnie jakoś do nich ciągnęło. Zawsze, to znaczy odkąd zacząłem się interesować grafiką i jeszcze nie wiedziałem, że tu chodzi o projektowanie. One są taką sztuką samą w sobie, bo jeśli ja maluję obraz wsi farbami na płótnie, to nie ma znaczenia, czy ja jedno z setek pociągnięć pędzla poprowadzę pod kątem 35, 40 stopni. Jeśli projektujemy logotyp, to takie niuanse mają kolosalne skutki. Poza tym loga mają taką dziwną moc, bo one nabierają bardzo dużo znaczenia. Mimo że niektóre z nich to totalnie proste, można by czasem nawet powiedzieć prymitywne formy. No bo jeśli ja idę gdzieś ulicą i widzę znak Poczty Polskiej, to od razu mam przed oczami to, że zostawiają awizo bez próby doręczenia, że kolejki, że ta ich strona to częściej nie działa niż działa. No i to wszystko się wydarzyło w mojej głowie, mimo że ten znak w żaden sposób tego nie komunikuje. No i ja tak mówię o tych właśnie logach, o tych znakach, ale ważne, żeby podczas tej prezentacji wybrzmiało to, że logo to nie marka. Jako markę rozumiemy wszystkie te właśnie instynktowne odczucia związane z danym produktem, organizacją czy usługą. No i my możemy oczywiście na te instynktowne odczucia w pewnym stopniu wpływać, właśnie projektując to, jak marka wygląda, jak brzmi, projektując jej zachowania i tak dalej. Chociaż ja oczywiście będę tutaj opowiadać bardziej o tej warstwie wizualnej, bo to mnie po prostu najbardziej interesuje. No i tak. Chciałbym wam pokazać trzy projekty, które gdzieś tam popełniłem podczas moich studiów na grafice na SWPS-ie. Właśnie z tego zakresu, z projektowania tożsamości marki. No i tak, pierwszy projekt. Co to jest? To nie są góry, od razu mówię. To jest Jerzyk. Pierwszy projekt to powstał chyba na pierwszym semestrze z modułu zajęć Corporate Design. Podczas tego modułu mieliśmy za zadanie
zaprojektować, ale przed tym jeszcze znaleźć jakąś organizację non-profit, której by się przydała pomoc w zakresie tożsamości marki. Mieliśmy się z nią skontaktować i podjąć współpracę. Tak więc oczywiście praca była w grupach, bo znaczną część projektów na grafice tutaj oczywiście robimy grupowo. Nasz wybór padł na Jeżurkowo. Jest to ośrodek rehabilitacji małych dzikich zwierząt w Skierdach. Oni oczywiście, jak nazwa sama wskazuje, przyjmują głównie jeże, ale nie tylko, bo tam bardzo często też trafiają nietoperze czy wiewiórki. No i tak, dlaczego Jeżurkowo akurat? Trudno powiedzieć. Może dlatego, że w tym czasie bardzo popularne w internecie były po prostu filmiki z jeżami pigmejskimi. Może dlatego, że to, co mieli, było wybitnie złe. No, to jest klasyczny przypadek pośród właśnie tych organizacji non-profit. Podejście takie ilustratywne, to co tutaj widzimy, to nie jest znak, to nie jest symbol, to jest po prostu ilustracja, która mogłaby gdzieś tam być w podręczniku do przyrody. To powoduje takie problemy, że oczywiście ten znak ma bardzo ograniczoną skalowalność i czytelność. Znaczy, no, po prostu w małych rozmiarach on ginie. Wszystkie te szczegóły, te napisy przestają być czytelne. Po drugie, no, komunikujemy jeża poprzez samą nazwę, bo Jeżurkowo. Jeszcze do tego rzucamy bardzo szczegółowy obrazek jeża, więc mówimy dwa razy to samo, jeż i jeż, prawda? To jakby na iPhone'ie pod tym jabłkiem było jeszcze napisane Apple, no nie? Tak się nie robi, po prostu jest strata powierzchni. Ale wydaje mi się, że nasz wybór padł na Jeżurkowo przede wszystkim z tego powodu, że naprawdę było widać w tych ludziach, co prowadzą ten ośrodek, że robią to z całego swojego serca. Bo każde zwierzątko dostawało swoje imię, swój post na Facebooku, w którym była opisywana jego historia. No i właśnie ten indywidualny sposób, w jaki każdy ten pacjent był traktowany, według nas zasługiwał, aby zostać wyciągnięty na szczyt w hierarchii komunikacji marki. Tak więc powstało hasło: pomagamy pisać małe historie. Życie każdego zwierzątka to pewna historia. Jeżurkowo dba po prostu o to, żeby żadna z nich nie skończyła się przedwcześnie. Tak. No tutaj jeszcze dziewczyny zaprojektowały dla Jeżurkowa koszulki i torby, co miało tam pomóc w gromadzeniu środków potem na rozbudowę ośrodka. Kolejny projekt powstał w ramach zajęć Tożsamość medialna organizacji, prawdopodobnie. Prowadzone te zajęcia były przez dr Karolinę Lachowską. Zadanie podobne, znowu dobieraliśmy się w grupy i tym razem każda grupa losowała fikcyjną firmę, którą gdzieś tam pani doktor wymyśliła. My akurat wylosowaliśmy pracownię architektoniczną i oczywiście zadaniem było zaprojektowanie marki dla firmy. Ta pracownia była prowadzona generalnie przez dwie osoby. One miały takie dosyć ciekawe podejście do architektury wnętrz, bo oni wierzyli w to, że bez poznania swojego klienta, dla którego mają zaprojektować to wnętrze, bez po prostu dowiedzenia się, jaką osobą jest, to się nie uda, bo ta osoba po prostu w takim wnętrzu nie będzie się dobrze czuć. Tak więc w DNA marki mieliśmy już jakieś dopasowanie, prawda? Dorzućmy do tego jeszcze taki techniczny charakter, bo architektura w tym wydaniu to przede wszystkim rzemiosło i
mamy rozwiązanie, które polega na tym, że mamy po prostu elastyczny symbol, który może się rozciągać, zaginać i w ten sam sposób dopasowywać do powierzchni, na której się znajduje. No i tak, ludzie często mówią, że są tak, użyliśmy tutaj strasznie agresywnych kolorów, chociaż ja bym bardziej powiedział, że one są po prostu charakterne. To wynika z tego, że jak się przyjrzeliśmy tym podobnym pracowniom architektonicznym, które też zajmowały się projektowaniem wnętrz, to okazało się, że wszystkie duża część z nich są po prostu nudne, używają jakichś tam szarości, jakichś pastelowych barw. No, to była po prostu bardzo dobra okazja, żeby pójść w totalnie inną stronę i wyróżniać się w prosty sposób po prostu. Oczywiście to też jest warunkowane tym, że odbiorca marki był dosyć określoną osobą, bo to byli ludzie, którzy właśnie cenili sobie nieszablonowe podejście. Oni, klient ma formy właśnie tej marki, nie przyjdzie do nich z obrazkiem z Pinteresta, tylko zawsze chce coś kreatywnego, coś po prostu, coś wyjątkowego. No i tak, trzeci projekt już powstał poza zajęciami w kolaboracji z Asią Rożkowską, która też opowie wam o nim troszkę z innej perspektywy. Tworząc go, byliśmy w takim miejscu, że już obydwoje zaczynaliśmy pracę zawodową trochę, no i nam tak szybko zatęskniliśmy po prostu za tą swobodą i możliwością eksperymentów. Tak więc narodziło się Realms, który jest to po prostu marka skate shopu, który projektuje deskorolki nie z tego świata. Coś, co chcieliśmy wprowadzić w świat marek skateboardingowych, to po prostu spójność, bo jest dosłownie kilka marek, które robią blaty, które robią wzory na blaty i na których wzory moglibyśmy popatrzeć i stwierdzić i znaleźć tą jedną rzecz, która łączy je wszystkie. No, generalnie to jest, każdy wzór jest traktowany w bardzo indywidualistyczny sposób. Tak więc my wychodzimy z pomysłem kolekcji. Każda kolekcja obejmuje 5 wzorów, które są zaprojektowane w takim spójnym języku wizualnym. Możecie też zobaczyć, że te wzory są dosyć właśnie takie eksperymentalne. To było, do tego właśnie dążyliśmy, bo generalnie według nas eksperymenty po pierwsze dają najwięcej frajdy, a po drugie poszerzają horyzonty po prostu. Każda kolekcja ma też swój taki emblemat, który działa trochę jak logo, ale nie do końca. Działa to po prostu w ten sposób, że mamy ramkę, która jest brandowana naszym sygnetem, a zawartość tej ramki zmienia się w zależności od kolekcji, prawda? No i ta zawartość jest taką esencją wizualną wyciągniętą z danej kolekcji. No i ten projekt generalnie był dla mnie okazją do zgłębienia modelowania 3D. Wszystkie te wizualizacje, które tu widzicie, to były oczywiście robione od zera. To wynika z tego, że ja nie do końca lubię używać takich gotowych rzeczy, gotowych mock-upów, zdjęć i tak dalej, bo no w założeniach, kiedy projektuję markę, to chodzi o to, żeby się po prostu wyróżniać. Więc po co sobie rzucać kłody pod nogi, jeśli używamy jakiegoś zdjęcia czy mock-upu, które użyło bardzo dużo innych marek, nie? To, co mnie w ogóle bardzo napędza w tej pracy projektanta, to jest to, że mamy bardzo dużo okazji do poznawania nowych narzędzi, nowych technik. No i to daje właśnie bardzo takie fajne uczucie rozwoju.
Generalnie ja w tych moich projektach, kiedy to tylko możliwe, dążę do tego, żeby wprowadzić jakiś taki pierwiastek ludzki, ja to nazywam. Bo jak na dłoni widać, kiedy marka jest nieludzka, kiedy jest, używają jakiegoś promieniującego zdjęcia ze stoka, z uśmiechniętą rodzinką oczywiście i do tego hasło sprzedażowe napisane darmowym fontem z Google Fonts. No i to wszystko jeszcze okraszone white space'em najlepiej. Coś takiego generalnie mógłby wygenerować algorytm. Totalnie nie widać, że za tym stoi człowiek. No i jednym takim sposobem na wprowadzenie tego pierwiastka ludzkiego jest stosowanie po prostu technik manualnych. To jest, no, jest kurczę miła odskocznia, zwłaszcza w czasach COVID-u, kiedy siedzimy przed komputerem po 12 godzin. No, polecam wszystkim. No i tak, poprzednie projekty generalnie obejmowały zaprojektowanie znaku i tam jakichś papierów firmowych. Na tym się kończyła sprawa. My tutaj już wchodzimy troszkę w projektowanie doświadczeń. To znaczy dążymy do tego, żeby uczucie obcowania z produktem czy samą marką dawało poczucie, jakbyśmy mieli coś z innego świata, czy z innej cywilizacji. No bo myślimy z Asią, że to jest, kurczę, jedno z najbardziej ekscytujących uczuć, jakiego można dostać. A skateboarding właśnie o tym jest, o ekscytacji przede wszystkim. No i tak, dlatego to właśnie też to opakowanie jest takie trochę kosmiczne. Cały znak też jest, główny wordmark też jest dosyć kosmiczny. No i generalnie co do w ogóle transportu blatów, to jest dosyć prosta sprawa, bo jeśli mamy takie właśnie 7 warstw sprasowanego drewna, to jest coś naprawdę, naprawdę twardego i trudno to uszkodzić. Więc podczas transportu jedyne, co powinniśmy się martwić, to tak naprawdę jakieś zarysowania, przed czym taka koperta bąbelkowa w wystarczający sposób chroni. No i tak wyglądają 3 projekty, z których jestem najbardziej zadowolony i które, myślę, pokazują jakiś mój obszar zainteresowań w projektowaniu. Dzięki wielkie. Dziękujemy Panie Eryku. Było bardzo dobrze. Mimo początkowej tremy wszystko nabrało tempa. Dziękujemy, że podzielił się Pan z nami tą autorską marką, w której było widać właśnie proces uczenia się, jak Pan sam podkreślił. W tym momencie pozdrawiam Joasię Roszkowską, która jest współautorką projektu, a Państwo zobaczą ją na następnym spotkaniu tej samej edycji. Przy okazji pozdrawiam 25 Watt, naszych partnerów, którzy przyjmują naszych studentów i pozwalają im się doskonalić w ich firmie podczas praktyki i zbierać nowe doświadczenia i tak dużo się uczyć. Proszę Państwa, pan Eryk powiedział, że nie lubi tego, jak w marce brakuje czegoś ludzkiego, tego pierwiastka ludzkiego szuka. Drażni go też, jak to wszystko jest takie doskonałe, wyszlifowane. Ceni sobie pewną naturalność, pewną spontaniczność, przygodność w tych markach. I myślę, że to jest to, co łączy go z następną prelegentką, Marysią Zakrzewską, która będzie mówiła trochę o przypadkach, o spontaniczności, o zaangażowaniu w samą grafikę, może mniej o warsztacie graficznym. Zapraszamy panią Marysię. Powodzenia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo, już mówię? Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja bym chciała Państwa zabrać dzisiaj w podróż po moim portfolio, które nazywa się Sztambuch. I już tłumaczę, co to znaczy. Sztambuch to
kiedyś był nazywany po prostu inne słowo użyte na kronikę. Ludzie zapisywali w nim zazwyczaj miejsca, w których byli, osoby, które spotkali, czy po prostu ważne rzeczy, które chcieli tam umieścić. Ja postanowiłam, że zawrę tam wybrane prace, które zrealizowałam w toku 3 lat studiów. Okej, okay, to teraz już wszystko jasne. Okej, okay, więc tak. Jak to w każdym pamiętniku bywa, ja też postanowiłam zawrzeć w pierwszej stronie kilka ważnych informacji na mój temat. Dla niektórych są to informacje ważne, znaczące, dla niektórych są to informacje nic nie mówiące, nic nie znaczące. Ja jeszcze raz powiem, nazywam się Marysia Zuzia Zakrzewska. Urodziłam się w Bełchatowie. Mój znak zodiaku to wodnik, a moją numerologią imienia i nazwiska jest 66, czyli liczba mistrzowska i tak samo daty urodzenia. Liczba mistrzowska, to tylko powiem parę słów na ten temat, jest to liczba, która według niektórych została zesłana, ta osoba, która ma tą liczbę na Ziemię w jakimś celu. Ja tego celu jeszcze nie odkryłam, ale o tym powiem parę słów za chwilę. Tak, jeżeli chodzi o moją przygodę na grafice, to parę lat temu zapytana, kim chciałabym zostać, jak będę duża, jak dorosnę, jaki będzie mój wymarzony zawód, to bez wątpienia odpowiedziałabym, że będę aktorką. Jak widać, aktorką nie jestem. Jestem graficzką, która jeszcze do końca graficzką nie jest, bo jeszcze się uczę. Ale tak, miałam być aktorką. Przez kilka lat przygotowywałam się do tego bardzo pilnie. Uczęszczałam na różne warsztaty. Nawet występowałam parę razy, miałam okazję przed publicznością, która liczyła 500 osób, co jest całkiem sporo. I któregoś dnia stwierdziłam, że tą aktorką nie będę, że to nie jest do końca rola czy zawód, który chciałabym wykonywać do końca życia. I z taką decyzją wybrałam się do doradczyni zawodowej, która powiedziała, że mam rację, że aktorka to nie do końca jest zawód dla mnie, bo bardziej w życiu powinnam pełnić rolę twórczą niż odtwórczą. Czyli na przykład, jeżeli zostajemy w teatrze, to powinnam być reżyserką albo scenografką. Ja po takim werdykcie stwierdziłam, że okej, zajmę się maturą, przyłożę się trochę bardziej. No niestety nie udało się. Napisałam ją na niezadowalającym mnie poziomie, mniej więcej średnio. No i z tymi wynikami, które uzyskałam, mogłam dostać się na SGGW, na technologię drewna lub na meblarstwo. To nie są absolutnie złe kierunki, ale to nie są kierunki dla mnie, więc razem z moją mamą podjęłyśmy decyzję, że mogę zacząć rozglądać się za kierunkami prywatnymi i tak odnalazłam SWPS. Wybrałam sobie trzy kierunki. Była to seksuologia w Sopocie, psychokryminalistyka w Katowicach i grafika we Wrocławiu. Wybrałam się ponownie do doradczyni zawodowej. Doradczyni doradziła, że powinnam wybrać się na grafikę, dlatego że to najbardziej twórczy kierunek z tych trzech. I tak przypadkowo, tak jak przed chwilą zostało powiedziane, udało się trafić na grafikę, ponieważ dni otwarte były pierwsze z tych trzech kierunków. Pierwsze były na grafice. Wybrałam się razem z moimi rodzicami. Gdy tylko przekroczyliśmy próg uczelni, rodzice już wiedzieli, że to miejsce dla mnie. Ja przez to, że wcześniej nie przygotowywałam się na dni otwarte, nie wiedziałam, że są takie wydarzenia jak na przykład wykłady zerowe. Zagaiłam kogoś z sekretariatu, kto powiedział, że na całe szczęście doktor Wszołek ma wykład i mogę jeszcze uczestniczyć. I tak właśnie uczestniczyłam i tam zakochałam się w grafice. Wiedziałam, że to miejsce idealne dla mnie, że tutaj po prostu powinnam należeć. I tak z przypadku trafiłam na wymarzone studia, czego dowiedziałam się dopiero na wykładzie, że to jest miejsce dla mnie. I tak przechodzimy do mojej pierwszej pracy. Tak jak pani doradczyni powiedziała, że mogłabym bardziej zostać scenografką, wykorzystałam tą podpowiedź i zainscenizowałam scenę. Odnośnie to jest praca wykonana w ramach modułu fotograficznego, praca o tematyce katastrofy klimatycznej i strajku klimatycznego. Ja jako rodowita bełchatowianka postanowiłam, że zajmę się tym tematem, ponieważ kopalnia i elektrownia Bełchatów są największym trucicielem Polski, jednym z większych Europy, więc postanowiłam, że wykorzystam ten temat w swojej pracy i właśnie zawrę ją
na fotografii. I tutaj też od razu mogę powiedzieć, że te meble, które zostały ustawione realnie, naprawdę na tym zbiorniku wodnym, który też ma swoją symbolikę w tym zdjęciu, ponieważ to jest zbiornik retencyjny, który służy mniej więcej temu, że jeżeli wydarzyłby się jakiś wypadek, gdzie trzeba by było gasić pożar, to ta woda jest w odległości mniej więcej 2 kilometrów w linii prostej, więc jest właśnie po to, to jest sztuczny zbiornik wodny w celu właśnie gaszenia pożarów. Tutaj też od razu dodam, że meble, które stoją na podejście, to przejaw kolejnej mojej pasji, dlatego że bardzo lubię gromadzić stare przedmioty i tak razem z moimi rodzicami czy znajomymi jeździmy często po targach staroci czy pchlich targach, czy czasem nawet zdarza się, że po różnych wiatach śmietnikowych, bo tam też można znaleźć fajne przedmioty. Ja na tym zdjęciu zawarłam większość tych rzeczy, które są zawarte na tym zdjęciu, to rzeczy, które ja gdzieś tam mam, gromadzę czy zbieram. Część z nich jest pożyczona, na przykład od babci, jak paprotka w tle, ale to też jest przejaw jednej z moich zainteresowań. Oprócz fotografii i walki o lepsze jutro, tutaj w znaczeniu o lepsze powietrze jutrzejsze, też zamieściłam po prostu meble. Kolejna praca to linoryt i zawarłam tą pracę dlatego, że chciałabym powiedzieć o tym, że do 18 roku życia nie miałam w domu komputera. Swój pierwszy komputer dostałam na studia i tak trochę przerażona tym, że na grafice no to na pewno będę musiała korzystać z komputera. Na całe szczęście okazało się, że będą też takie prace jak na przykład linoryt, gdzie komputer nie będzie potrzebny. I tutaj linoryt jest o tyle fajną techniką, że można to wszystko zaprojektować na papierze, potem przenieść kalką na linoleum, wyciąć dutem, nanieść tusz i przenieść na papier, co jest niesamowitą techniką dla mnie, dlatego że ja po prostu mogłam tym tuszem na przykład się ubrudzić, zaciąć nieumiejętnie trzymanym dutem. Dlatego taka praca była dla mnie super, ponieważ mogłam jej dotknąć, a nie tak jak na przykład przez monitor po prostu tylko na nią patrzeć. Zostajemy w tematyce roślin. Teraz praca, którą realizowałam na uczelni, tak jak ktoś wcześniej prezentował odnośnie layoutu, to jest praca, którą wykonałam zainspirowana znalezioną na śmietniku książką. Ja tylko zobaczyłam książkę o tytule Wybrane rośliny środkowej Europy i zajrzałam do niej do środka. Zobaczyłam takie ilustracje. Każda z tych roślin została opisana, jest opisana. Te same opisy są przeniesione do tej książki. Na razie udało mi się zdigitalizować zaledwie parę stron, ale mam nadzieję, że jak będę miała chwilę więcej czasu, być może po licencjacie, to uda mi się przenieść całą książkę do internetu. Kolejna praca to zbiór paru fotografii, które wykonałam w Pergamon Muzeum w Berlinie. Jeszcze tuż przed pandemią, rzutam na taśmę, udało mi się razem z koleżanką wybrać do Berlina, poodwiedzać parę miejsc i tam właśnie na Wyspie Muzeów, gdzie znajduje się to muzeum, zobaczyłam, że turyści odwiedzający robią zdjęcia raczej całym posągom, czy obrazom, czy po prostu przedmiotom, więc ja postanowiłam podejść bliżej, zauważyć więcej, sfotografować bardziej szczegóły czy detale niż całe sylwetki, ponieważ uważam, że dopiero kiedy podejdziemy bliżej i przyjrzymy się dokładnie, możemy zauważyć więcej. I tutaj jeszcze chciałabym powiedzieć, że wtedy, kiedy powstawały te posągi, nikt nie zwracał uwagi na to, jak te ciała wyglądały. Po prostu ciała były brane takie, jakie są. Nie było dla nikogo nie było to znaczeniem, czy ciało jest wysportowane, piękne, szczupłe i tak dalej. Po prostu było brane za takie, jakie jest. I ja mam nadzieję, że możliwe, że może w przyszłości znowu wrócimy do wyznawania ludzkich ciał w ten sposób, że będziemy zwracać na nie uwagę jako po prostu na ciało, a nie na to, jak dokładnie wygląda. Kolejna praca to również zbiór fotografii, które zostały wykonane w drodze powrotnej z Berlina i są to prace wykonane w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu i zainspirowana moim zdaniem udanymi pracami z Berlina postanowiłam również przyjrzeć się bliżej i podejść do roślin bliżej. I tak w ten sposób powstała moja ulubiona praca z tamtego wypadu. Jest to zdjęcie.
I na tym zdjęciu widzimy roślinę, która jest dość duża, zajmuje dość dużą powierzchnię, ale ja wykonałam zdjęcie z dużego przybliżenia, dlatego że dopiero kiedy podejdziemy do niej bliżej i spojrzymy na nią dokładniej, to możemy zauważyć, jakie te liście mają wzory. Prawie można powiedzieć, że hipnotyzujące. Także zachęcam przy wykonywaniu zdjęć do zajrzenia bliżej podejścia. Ostatnia praca to plakaty wykonane przy okazji strajku kobiet. Razem ze studentami, studentkami prowadzącymi skrzyknęliśmy się bardzo spontanicznie, bo w tydzień, do tego, żeby wykonać plakaty o tej właśnie tematyce. Na całe szczęście plakaty nie dotyczyły tylko tej tematyki, bo studenci, studentki i prowadzący i prowadzące uchwycili też tematy feminizmu, patriarchatu, prawa do legalnej aborcji oraz tym podobnych tematów. Co mogę powiedzieć jeszcze więcej o tej pracy, to, że udało mi się osiągnąć taki mini sukces, ponieważ moja praca została wykorzystana przez oficjalne media strajku kobiet przy okazji drugiej fali strajków na temat. Druga fala strajków dotyczyła uprawomocnienia wyroku na kobiety. Tutaj też chciałabym powiedzieć o tym, że przy tych pracach przejawia się ta moja chęć do zmiany świata i staram się małymi kroczkami ten świat zmieniać. Wykonywałam przez 3 miesiące praktyki w sekset.pl, gdzie mogłam pomagać fundacji, edukować seksualnie nie tylko dzieci, ale też wszystkich ludzi, ponieważ ten temat w Polsce jest niestety zaniechany. Nie istnieje w ogóle coś takiego jak edukacja seksualna w Polsce, a fundacja Ani Rubik dąży do tego, żeby ten temat po prostu trafił do szkół, żeby każdy człowiek miał do tej edukacji zapewniony kontakt, dostęp, ale nie taki, jak na przykład to wyglądało wcześniej na WDŻWR w szkołach, czyli z tabu, z pomijaniem niektórych aspektów, nie mówieniem o niektórych rzeczach, tylko żeby ten temat był rzetelny i żeby wszystkie ważne informacje były w nim zawarte. Wracamy do tego samego pytania, tylko kilka lat później. Kim dorosnę, jak dorosnę, kim będę? Więc tak, na ten moment nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale podsumowując te 3 lata niecałe moje na grafice, wiem, że grafika umożliwiła mi moje chęci do pomocy społeczeństwu, czy te tematy społecznie potrzebne udoskonalać i przekładać różne potrzeby, które chciałabym zakomunikować społeczeństwu, wyrażać przez na przykład różne formy jak reklama społeczna czy umieszczanie ważnych informacji w plakatach, tak jak na przykład przy strajku kobiet czy na przykład na zdjęciu odnośnie katastrofy klimatycznej. Mam nadzieję, że będę mogła edukować się graficznie dalej, na przykład być może na magisterce we Wrocławiu, na SWPS-ie. Mam nadzieję, że mi się uda. A na ten moment chciałabym Państwu bardzo podziękować. To koniec części pierwszej. Mam nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi. Dobrze było. Pani Marysi, bardzo dziękujemy. Przepraszam, musiałam tą maskę ściągnąć, zapomniałam. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj w totalnym rygorze higienicznym, więc dlatego. Dziękujemy Pani Marysi za wystąpienie. Jak Państwo mogli usłyszeć, przytoczyła takie ważne dla nas aspekty. Społeczne zaangażowanie designu. Jest to bardzo duża część naszych projektów, którą realizujemy w ramach różnych modułów i nie tylko w jej prezentacji, ale w poprzednich przejawiały się pewne aspekty związane ze zrównoważonym projektowaniem, z partycypacyjnym projektowaniem, z równością, z transformation design i z designem zorientowanym na człowieka i na jego potrzeby. Bardzo dziękujemy. Widzieliśmy w fotografiach, w prezentacji pani Marysi zapały fotograficzne i sporo fotografii. To są jak gdyby początki. Teraz zobaczymy wystąpienie pana Aleksandra Bylickiego, który z fotografią, czy jako fotograf
już do nas przybył i jego warsztat fotograficzny był mocno doskonały, jak znalazł się na grafice. Ale powie, że mimo to mógł się tu czegoś nauczyć i jesteśmy ciekawi, co to było. Co to jest? Panie Aleksandrze, zapraszamy. Powodzenia. Czy już jestem na wizji? O, super. A słychać mnie dobrze? Też super. To w takim wypadku dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Ja zawsze mam problem, żeby zacząć prezentację, więc które ponarzekam, może mi lepiej pójdzie. Ja nazywam się Aleksander Bylicki i chciałbym dzisiaj troszkę opowiedzieć o swojej takiej fotograficznej przygodzie, która już ładne parę lat trwa i też wytoczyć na samym początku taką odważną hipotezę, dlaczego design i Uniwersytet WPS tak popsuł mi całe te 5 lat mojej nauki, którą już zdobyłem, zanim na ten uniwersytet trafiłem. Więc może zacznę od tej historii, zanim trafiłem na uniwersytet. No to tak, mam w tym roku całe 22 lata. Pochodzę z małego miasta Zalesnicy pod Wrocławiem i od dziecka było mnie tak wszędzie dość dużo. To znaczy co pół roku zmieniałem pasję, w pewnym momencie kolekcjonowałem Lego i mówiłem, że to jest, ja z tego będę w przyszłości żył. Po chwili układałem kostki Rubika i cały dom był nimi zawalony, potem byłem magikiem. To tak się cały czas kręciło, ale jedną stałą rzeczą u mnie w domu przykładowo było to, że był aparat i kamera. Od zawsze wszystko było rejestrowane przez mojego tatę, wszystko było archiwizowane, wszystkiego zawsze było dużo. I w pewnym momencie miałem jeden aparat po tacie, udało mi się do niego dobrać. I jako, że miałem też spore takie zapędy na bycie geekiem, zawsze lubiłem technologię, lubiłem sprzęty. Jak miałem PSP, zacząłem je przerabiać, przy czym jak przerobiłem je koledze, to mu je popsułem. To zacząłem ten aparat sobie tak troszkę może z technologicznego punktu widzenia się nim bawić, żeby dowiedzieć się, jak to zdjęcie powstaje, może z takich artystycznych zapędów. Także ten aparat się pojawił i tak ze mną zaczął być. Zacząłem robić zdjęcia na wakacjach, wśród znajomych, gdzie się tylko dało. Wszystkie kwiatki w domu były fotografowane. Aż w pewnym momencie w gimnazjum pojawiły u mnie się zajęcia artystyczne, no i była fotografia, więc naturalnie mając aparat całkiem fajny, to był Nikon D90 w 2013 roku, to był fajny aparat, trafiłem na te zajęcia i zacząłem tą fotografię troszkę bardziej rozumieć. Jednak nadal tym głównym podejściem była ta technologia, wszystkie takie techniczne aspekty. I to są jedne z pierwszych prac. Lewa była na temat pocztówka i antypocztówka z mojego miasta. I co ciekawe, ten plik był u mnie w komputerze nazwany pocztówką, a nie antypocztówką. A to było moje zamiłowanie do airsoftu i do militariów w tamtym czasie. A po prawej jest moja gitara. Także to był początek, gdzie w gimnazjum zaczynałem trochę rozumieć tą fotografię bardziej. Następnie, kiedy już chyba nabyłem pierwszy lepszy obiektyw, jakiś stałoogniskowy, odezwałem się do starszego znajomego, czy on się do mnie odezwał, już nie do końca pamiętam, ale zacząłem robić zdjęcia na osiemnastkach, jakichś takich imprezach. Zacząłem, że tak powiem, tą fotografią trochę sobie zarabiać i zaczęło mi się to wtedy podobać, czego dzisiaj mógłbym, że tak powiem, że tak powiem, trochę się wstydzę. Ale na tamten czas było to dość fascynujące i to mi dobrze wychodziło. To też było to, że po jednej takiej imprezie nagle pojawiło mi się 5 kolejnych w przeciągu 2 dni, więc to się samo napędzało, a też taka forma reportażowa, nawet osiemnastkowa, uczyła mnie dość dobrze warsztatu, bo te warunki z tygodnia się zmieniały i były dość mocno nieprzewidywalne. To znaczy, jeżeli ja sobie coś oświetlałem lampą na aparacie, po chwili trafiałem do lokalu, gdzie był czerwony sufit, więc całe odbite światło powodowało, że to z nich było czerwone i niejednokrotnie musiałem improwizować, szybko szukać rozwiązania i tego warsztatu uczyć się na własnych błędach, a nie na tym, co obejrzałem czy wyczytałem. Też dawało mi to możliwości takie jak robienie zdjęć w szkole, więc nie chodzenie na lekcje, czy chociażby trafianie na imprezy motoryzacyjne do stref, do których wcześniej trafić nie mogłem. Także, że tak powiem, byłem trochę takim kapitalistycznym dzieckiem i ta fotografia była troszkę biznesowo nastawiona, przez co zaczęło mnie to też wypalać i niszczyć, a aspekt, jeżeli chodzi o wrażliwość i jakąś taką kreatywność, totalnie ginął, bo jednak bazowałem na reportażu,
I zazwyczaj te technikalia, powtarzalność się wkradała, to zaczynało się powtarzać i tak naprawdę z tygodnia na tydzień skupiałem się na tym samym, robiłem to samo mechanicznie. Jednak w liceum pojawił się Dzień Przedsiębiorczości i trafiłem do, z racji tego dnia, do ekipy Tutek Video. Napisałem do nich, czy jest w ogóle taka możliwość, żeby oni mnie przyjęli. I trafiłem z nimi na lotnisko kręcić, pomóc im właściwie w kręceniu spotu na The World Games w 2017 roku, co było naprawdę fajnym doświadczeniem. Było to dość specyficzne nagrywanie, bo było z tak zwanego POV, z twarzy kamera na wielkim hełmie i chłopakom od razu wtedy zrobiłem zdjęcia z tego, taki backstage. Chłopakom się one spodobały, nawiązaliśmy jakąś taką fajną relację i bardzo szybko potem ten kontakt przerodził się w to, że zaczęliśmy razem współpracować i zdjęciowo i filmowo, bo w tym filmie też zaczynałem trochę sobie działać i to był właśnie, tak jak zatytułowałem planszę, rzut na głęboką wodę, bo w pewnym momencie Tutek, Wojtek, także absolwent grafiki z Tutek Wideo, napisał do mnie, no tutaj zrobisz taki film, tu to, damy ci aparat, coś tam. Mówię tak, okej, dobra. Jakoś się to fajnie potoczyło, także też jak w swoim biogramie wcześniej pisałem, współpracujemy do dzisiaj dość sukcesywnie, ale nie ma co mówić, chłopaki, bardzo dużo im zawdzięczam, bardzo dużo wtedy mnie nauczyli i przede wszystkim dali mi bardzo fajną szansę i jedną z tych szans, a właściwie wyników było to, że w 2018 roku w trzeciej klasie liceum zaczęliśmy współpracować z takim szwedzkim operatorem. Chłopaki kręcili wideo, ja robiłem zdjęcia i on miał dość specyficzny marketing, jakby taką swoją strategię, że wypuszczali bardzo dużo imprez studenckich i się na nich tak reklamowali, więc to były często reportaże z dnia na dzień, jakby juwenalia i to był bardzo intensywny, że tak powiem, dla mnie czas. Jak też mogę powiedzieć zaraz na tym tytule, 4 godziny snu są wystarczające, bo tak naprawdę ja wracałem z matury, wsiadałem w samochód, jechałem do Wrocławia, robiłem zdjęcia, wracałem. Szybka wiadomość na Facebooku, którą dostawałem, to było, przyszli parę zdjęć do posta na dzisiaj, więc obrabiałem je, szedłem rano na maturę i jechałem na kolejne juwenalia robić zdjęcia Reptelowi, ich stoiskom. Ale chwilę później, po reportażach, pojawiła się też dla mnie ogromna szansa, tu są akurat zdjęcia z backstage'u moje, żeby dla Reptel Poland przygotować kampanię reklamową, pierwszą, która miała być i kampanią outdoorową, zdjęcia do kampanii, i kampanią w digitalu. Nie powiem, to było dość ogromne wyzwanie, z którego ja sobie wtedy chyba nie zdawałem do końca sprawy tak naprawdę, że to jest tak duży kaliber zdjęciowy. Bardzo się cieszę, że miałem wtedy cały czas ze sobą nadzorującego mnie Wojtka Tutka, który, można powiedzieć, produkował tę sesję, trochę też ją reżyserował, bo przez to, że ja na tym reportażu się wszystkiego uczyłem, bardzo nie miałem wyrobionego tak naprawdę wrażliwości, kreatywności, a nie takiej świadomości, ile trzeba włożyć pracy w preprodukcję tak dużej sesji, w tą kreatywność na sesji, jak to wyreżyserować, zanim pójdę robić te zdjęcia, żeby to wszystko było przygotowane, zanim tak naprawdę ten aparat weźmiemy do ręki. Wzięcie tego aparatu to powinno być 10% pracy, którą ja włożyłem w ten projekt, a tak to wtedy nie wyglądało i gdyby nie Wojtek, to tak naprawdę ta kampania by nie wyszła tak fajnie, jak wyszła, a z tych zdjęć jestem bardzo osobiście zadowolony. Okej, polecę w takim razie dalej. Drugą moją taką współpracą, bardziej długofalową oprócz tego Reptela, jest Jakub Rozkosz. Jest on, takie, ja bym powiedział, trochę człowiekiem orkiestrą, bo ja wykonuję z nim fotografię, robię dla niego formy jego bloga o zegarkach, o klasycznej modzie męskiej i samochodach. On jeszcze zajmuje się wieloma innymi działalnościami, ale bardzo sobie tą współpracę cenię. Dzięki niej często, że tak powiem, trafiałem w miejsca, w które też bym nie trafiał na co dzień, czy miałem styczność tak naprawdę z ciekawymi samochodami. Robiłem często też edytoriale takie bardziej modowe, co było dla mnie fajnym elementem. Lubię wykonywać takie właśnie edytoriale, gdzieś tą modę sobie wdrażać i przede wszystkim pracować z tymi samochodami i z człowiekiem, bo jednak, o jest, teraz się troszkę pogubiłem, ale tak. Dalej, kolejne projekty, które z nim wspólnie realizowałem, widać, opierające się głównie na współpracy właśnie z markami samochodowymi. Mamy Toyota Hilux, Volvo, BMW, głównie ta Toyota gdzieś tutaj się przewijała. Bardzo te projekty często były dość mocno improwizowane, bo właśnie dostawałem hasło z dnia na dzień, czy mam czas nagle. No mówię, kurczę,
Dobra, po zajęciach od razu wyskoczę, mam w trakcie raczej nie. I nie miałem dużo czasu na tę preprodukcję, ale właśnie też ta improwizacja nabyta wcześniej pozwalała mi mniej więcej też temat, który gdzieś tam znam i często widzę w postaci samochodów, pozwalał mi podczas takiej improwizacji tworzyć obrazy, z których sam byłem zadowolony. Kolejny projekt, także realizowany z Kubą, on był realizowany po pierwszym roku moich studiów i tutaj już zaczynała się pojawiać odpowiedź na moją tą pierwszą postawioną hipotezę, co mnie Uniwersytet SWPS zepsuł, a tak naprawdę co naprawił. To był wyjazd tygodniowy nad jezioro Garda, gdzie mieliśmy ze sobą produkty 8 marek do sfotografowania. Także w tydzień musieliśmy narobić kontentu dla naprawdę dużej ilości marek, dużą ilość zdjęć, co trzeba było dość skrupulatnie zaplanować w czasie, logistycznie, bo to były dwa rowery, samochód, masa ciuchów. My tym samochodem byliśmy tam w trójkę. Także wtedy już zaczynały się pokazać pierwsze wyniki tego mojego kształcenia, gdzie zaczynałem myśleć trochę projektowo, nawet w czymś, czego projektem mógłbym nie traktować od samego początku. I to wszystko się udało. Co prawda ostatnie zdjęcia tej Toyoty o wschodzie zrobiliśmy w ostatni dzień, totalnie wymęczeni wszystkim, bo to jednak było codziennie tak naprawdę od 9 do 20 poza dom i trzaskamy te zdjęcia, ale bardzo dobrze to wspominam. Bardzo się cieszę, że wtedy mogłem wziąć w tym udział i teraz, że mogę to prezentować Państwu, Wam wszystkim. Tutaj już projekt niekomercyjny, a taki bardziej z zamiłowania może trochę, z zajawki, że tak powiem. To jest projekt plakatu filmowego i właściwie fotografii głównej na plakacie młodego wrocławskiego reżysera Piotrka Matyi. Szachista, satyryczno-komediowy film krótkometrażowy wyprodukowany przez Tutek Media House. Bardzo często dzięki też Tutkowi trafiałem na plany filmowe, co wspominam dobrze, i tam 4 godziny snu to już jest, w sensie to jest górne widełki, to są często i nawet tych 4 godzin nie mamy, ale ta intensywność i zaangażowanie wszystkich na planie jest na tyle świetne dla mnie, jak się ogląda ludzi, gdzie każdy pracuje 20 godzin nierzadko, to jest ciągły 100% energii, a każdy tak bardzo czeka na efekt i jest z niego zadowolony i nikt nie marudzi, więc ja w planach to uwielbiałem i właśnie kiedyś Piotrek mnie zapytał na jednym z planów, czy bym mu zrobił do jego shorta, do jego krótkiego metrażu zaliczeniowego w szkole takie zdjęcie. Miałem na nie pół godziny na oświetlenie, zaplanowanie, szybkie odegranie wszystkiego w trakcie przerwy na planie, to był jedyny czas, ale uważam, że wyszło ono fajnie. Jestem z niego zadowolony i też miło wspominam cały ten plan, w który zresztą chyba jeszcze był ktoś zaangażowany także od nas z uniwersytetu. I teraz odpowiedź na to pierwsze pytanie, na tą hipotezę, którą postawiłem właściwie. Tutaj jest, co w fotografii dał mi design jest WPS, a ja najpierw zapytałem, jak on mi popsuł te 5 lat mojej nauki. I wrócę do tej swojej natury geeka. Dla mnie fotografia od zawsze była mocno związana z technologią, z samą techniką, a nie wrażliwością, żeby znać wszystkie zasady, żeby się ich trzymać, żeby zdjęcie poprawnie oświetlać, żeby ono było w kanonie estetyki, który gdzieś tam w mojej głowie się tworzy, często bardzo płytkim, bardzo sztampowym, bardzo płaskim. Te zdjęcia, można powiedzieć, były trochę takie bez wyrazu, one nie komunikowały tak, jakbym... Nie komunikowały tak, jak powinny, a może tak, jak ja bym chciał. Po prostu niedobrze kiedyś. I dzięki jakby zrozumieniu idei projektowej, idei designu, idei komunikacji, pozwoliło mi to te zdjęcia bardziej, aniżeli strykać, robić, to tak tworzyć i projektować tak naprawdę. Bo jeżeli mówimy o fotografii komercyjnej, nierzadko jest to projektowanie zdjęcia, żeby ono wpływało odpowiednio na odbiorcę, tak jak sobie założyliśmy w briefie, tak jak chcemy, żeby ono to robiło. I właśnie to podejście projektowe, które gdzieś tam udało mi się wdrożyć w własną głowę tak naprawdę bardzo dobrze zaplusowało w aktualnych moich projektach. I na przykład tutaj też jest projekt, z którego jestem też szczególnie dumny. To jest karta koktajlów stworzona przy współpracy z Campari dla wrocławskiego koktajl baru, jednego z lepszych polecam, Rusty Rat. Którą właśnie trzeba było dość skrupulatnie zaplanować na etapie preprodukcji, bo robiliśmy ją w lokalu, mieliśmy na to jeden dzień, tych drinków było naprawdę sporo
I teraz każde zdjęcie musiało mieć swój element jakiś taki rozpoznawczy, inne tło, delikatnie inne światło, całą scenografię, wszystko trzeba było kupić. Trzeba było wyrentalować sprzęt, właśnie kupić tła, podkładki. Jakby to jest tak ogromnie szeroki zakres przygotowań, że gdyby, podejrzewam, że właśnie gdyby nie to projektowanie i zrozumienie trochę, jak bardzo coś może być szerokie, a nie musi być improwizowane, to bym sobie z tym nie poradził i ten jeden dzień na pewno by nie wystarczył. I to chyba ode mnie tyle. Także dziękuję bardzo za możliwość. Dziękujemy panu Olkowi za pokazanie takiej różnorodności rzeczy, które po drodze było mu dane fotografować. Piękne klimaty, piękne samochody i zachęcające drinki, zwłaszcza, że my też zbliżamy się tutaj ku końcowi, bowiem, proszę państwa, była zapowiedziana jeszcze jedna prelegentka, pani Martyna Gach. Pozdrawiamy ją z tego miejsca bardzo serdecznie. Życzymy zdrowia i mam nadzieję, że zobaczymy 24 marca w tej roli prelegentki. Natomiast teraz państwa zachęcam do zadawania pytań różnych do różnych autorów. Mam nadzieję, że prelegenci śledzili czat i wydobyli to, co jest skierowane do nich. Taka jeszcze się tutaj refleksja kryje w mojej głowie po tym, co pan Olek powiedział. Od niego się nauczyłam podczas tych przesłuchań i podczas całego portfolio, że zdjęć się nie robi, zdjęcia się projektuje, proszę państwa, bo ja zawsze robię zdjęcia, a fachowcy je projektują. Tutaj widzę dziwne sygnały i te sygnały wskazują, że są pytania i chyba Eryk Klekot będzie odpowiadał jako pierwszy na zadane mu pytanie. Bardzo proszę. No dobra. To pierwsze pytanie brzmi, które logo jest moim ulubionym i dlaczego? No to jest akurat bardzo proste. MIT Media Lab, zaprojektowany przez Michaela Bieruta z Pentagramu. To jest taki znak, który jest jak dla mnie ucieleśnieniem w ogóle inteligencji w projektowaniu. I bo to jest, dla tych, co nie wiedzą, to nie jest tylko jeden znak, to jest cały system, który w bardzo prosty sposób obejmuje chyba ponad 20 jednostek, jeśli dobrze pamiętam. No działa to w taki sposób, że jest tam prosty grid i lekko się sygnet zmienia w zależności od nazwy grupy researchowej, to się tak tam nazywa. No i dla mnie to był w ogóle pierwsze zetknięcie z takim podejściem systemowym. To jeszcze było przed tym, jak zdecydowałem się pójść na grafikę. No i dla mnie to było takie wow, że ja po prostu jak to zobaczyłem, to powiedziałem, ja to chcę robić do końca życia. To jest super. I drugie pytanie, jaki element warsztatu czy mojego podejścia pomaga najbardziej wydobyć ten czynnik ludzki na rzecz projektu? No i to jest właśnie trudne trochę, bo ja tam powiedziałem o tym, że to często przychodzi za pomocą użycia tam technik manualnych. No oczywiście nie dla każdej marki takie właśnie potragane, posprayowane napisy będą pasować, no nie? Chociaż z drugiej strony mamy tyle tych różnych technik manualnych, że powiedziałbym, że na pewno, że no nie chcę mówić, że na pewno, ale że wydaje mi się, że prawdopodobne jest znaleźć coś odpowiedniego dla każdej marki. Po prostu trzeba pozostać otwartym i szukać i pozwolić sobie na błędy. No i tyle z pytań do mnie. Dziękuję.
To teraz moja kolej na dwa pytanka i dostałam takie pytanie, czy widzę szansę na wykorzystanie doświadczenia aktorskiego w projektowaniu graficznym? I zazwyczaj to moje doświadczenie pomagało mi uporać się ze stresem, ale dzisiaj po raz pierwszy występowałam przed publicznością, ale przede wszystkim przed publicznością online i w internecie i przed kamerami, dlatego dzisiaj niestety mam wrażenie, trochę nie udało mi się uporać z tym stresem, ale teraz mi daje radę się uporać, więc jak widać może miało to jakieś przełożenie. A drugie pytanie. Projektowanie zaangażowane społecznie to nie tylko wielka duma, ale i odpowiedzialność. Czy czuje pani czasem jej ciężar? I jeśli tak, jak pani sobie z tym radzi? No i tutaj chciałabym powiedzieć, że zdaję sobie sprawę, że często, zwłaszcza w tych rzeczach, które wywołują zamieszanie, na przykład w Polsce czy w różnych innych miejscach na świecie, trzeba często opowiedzieć się po którejś ze stron barykady. Ja sobie z tego zdaję świetnie sprawę, ale przede wszystkim staram się działać zgodnie ze swoimi wartościami i niezależnie od tego, jakie to będzie miało konsekwencje potencjalne później, najważniejsze jest to, żebym ja była z fair wobec siebie i nie żałowała żadnych przeze mnie podjętych decyzji. Do mnie w komentarzach było pytanie skierowane odnośnie współpracy z ludźmi. I tutaj jeszcze to zależy z jakimi ludźmi, to znaczy z jakiej perspektywy, jeżeli chodzi o człowieka, czy to jest klient, czy pracy z ludźmi w kontekście jakiejś asystury, czy w grupie ludzi. Więc postaram się odpowiedzieć na to dość szeroko. Jeżeli chodzi o pracę z klientem, to mam dość dużo różnych doświadczeń. Mam też to szczęście właśnie, że zazwyczaj, szczęście, nieszczęście, ja nie jestem dobry w jakichś negocjacjach czy właśnie takich biznesowych rozmowach, ale bardzo lubię rozmawiać z klientem w kontekstach kreatywnych, wymuszać od nich brief, bo często to nie jest oczywistością. Często to jest to, że zrobimy na szybko zdjęcia, jak przyjdziesz i to starczy. Przecież po co takie kilka zdjęć potrzebujemy, to w ogóle, wiesz, po co mamy ci dokument jakiś wysyłać? Także mam bardzo dużo różnych doświadczeń. Zawsze jeżeli mam za mało danych odnośnie jakichś zdjęć, które mam zrobić i ktoś mi mówi, że będzie za łatwo, to staram się go przycisnąć i tą wiedzę zdobyć, tę wiedzę wydobyć z tej osoby, z którą współpracuję, żeby mieć sobie to usystematyzowane przed zdjęciami jakoś. Jeżeli chodzi o pracę z ludźmi w kontekście pracy w grupie, to strasznie lubię. Nie potrafię za bardzo tymi ludźmi zarządzać, jak jestem w trakcie sesji, bo jestem skupiony dość mocno na zdjęciach. Ale jeżeli chodzi o taką współpracę, właśnie asysturę czy pracę w grupie nad konkretną sesją, to tak, lubię to i zazwyczaj jednak wszyscy ludzie wybierani wokół są takimi ludźmi zaufanymi, nikt z przypadku się nie trafia, więc tutaj zawsze zazwyczaj były pozytywne finały takiej współpracy. Dziękuję. Proszę Państwa, doszły mi słuchy, że są też, czy jest pytanie do pani Karoliny Olech. W takim układzie, gdzieś tu hybrydowym, bardzo prosimy o odpowiedzenie na czacie. Nie mamy innej możliwości połączenia. A propos połączeń, proszę Państwa, zbliża się ten dzień. Za chwilę, chyba 10 marca ubiegłego roku, dowiedzieliśmy się, że nasze portfolio długo planowane w roku 2020 nie odbędzie się we Wrocławskim Domu Literatury w klubie Proza i w tamtym roku działaliśmy tylko online. W tym roku jest trochę lepiej, jesteśmy w tej formie hybrydowej, mamy taką tutaj małą publiczność i oprócz prelegentów, kilku studentów mamy nasze grono. Krzysztofa Moszczyńskiego Państwo już widzieli, jest nasz prodziekan, doktor Mariusz Wszołek, jest Kasia Sowa, jest Paulina Woźniak, jest dowodzący tym wszystkim tutaj Wojtek Jastrzębski. Mamy też Asię Burską wśród nas. I naturalnie tego, który tutaj biega i oporządza wszystko, Mateusza Antczaka. Dziękuję Wam bardzo, że przybyliście i wspieraliście nas w dzisiejszym dniu. Wszystkim prowadzącym od tych warsztatów, od komunikacji, od kompozycji, od zarządzania barwą, od zarządzania literkami, od zarządzania kompozycją i wszystkich innych też bardzo serdecznie pozdrawiam.
Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, miała być jeszcze jedna prelegentka. Jej dzisiaj nie ma. Tym samym kończymy. Pani Martyna będzie z nami 24 marca o godzinie 18, tak jak dziś. Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy i dziękuję za poświęcony nam czas. Dziękuję bardzo.